Witajcie w Tylko Kino. Dziś recenzja długo oczekiwanego przez wielu horroru pod tytułem Get Out, czyli Uciekaj, na podstawie scenariusza oraz w reżyserii Jordana Peela. Choć film miał premierę na świecie 23 stycznia, do nas wchodzi dopiero na dniach. Trudno, co robić. Chris to czarnoskóry młody chłopak, fotograf zamiłowania, który od ponad 4 miesięcy spotyka się ze swoją nową, co ważne, białą dziewczyną imieniem Rose. Ta w końcu namawia go, by odwiedzili jej rodziców i zapoznali się z jej familią. Chris nie jest przekonany, obawiając się rasistowskiego przyjęcia. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, you know. Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. Na miejscu spotyka go miła niespodzianka. Rodzice Rose są przemiłymi ludźmi, którzy od razu przyjmują go niczym syna. Matka z zawodu psychiatra oraz ojciec neurochirurg. Oboje ciepli, przyjaźni i cudownie nastawieni do nowego chłopaka ich córki. Jedynie braciszek Jeremy wykazuje pewną niestabilność psychiczną. Dean, you hug me, my man. So how long has this been going on, this thing? We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Sielankowy nastrój przerywany jest dziwnymi epizodami w wykonaniu służby gospodarzy, którzy okazują się być czarnoskórymi dziwakami. Wszystko sprawia wrażenie podszytego rasizmem cyrku, ale każde obiekcje i lęki Chrisa są po chwili gaszone. Klimat niepewności jednak narasta. Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. She'll take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good actually. Film reklamowany jest jako horror, choć o wiele bliżej mu do mocnego thrillera psychologicznego, aniżeli do typowego straszaka. Nie uświadczymy tutaj klasycznych jumpscare'ów czy przerażającego odbicia w lustrze łazienkowym. Cały klimat opiera się na dziwnym zachowaniu poszczególnych bohaterów oraz dialogach i w tym tkwi cała siła tego obrazu. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Daniel Kaluuya jako Chris spisuje się doskonale, natomiast Alison Williams w roli Rose jest niejako przeciętna. Generalnie najlepiej spisują się aktorzy czarnoskórzy właśnie z powodu przydzielonych im, delikatnie mówiąc, dziwnych ról. No. No. No, 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 no. Film sprawia wrażenie produkcji festiwalowej, którą zasponsorowała duża wytwórnia filmowa, w tym przypadku Universal oraz Blumhouse Production. Produkcji wyszło to na dobre, bo mamy przyziemny, naturalny klimat, pozbawiony jednocześnie deficytu budżetowego, choćby w przypadku bardzo nielicznych efektów specjalnych, które są po prostu dobrze wykonane. Come back, get your damn pants up to your damn stomach. Co do samej grozy, film w tym klimacie rozwija się bardzo powoli i nabiera tempa podczas oglądania, by w końcu zaskoczyć nas dość mocnym twistem fabularnym i bardzo szybko podanym na tacy finałem, który może część widzów nieco rozczarować. Jeżeli miałbym porównać, to mamy tutaj klimat rodem z filmu Omen, który kończy się niczym ludzka stonoga. Sink into the floor. Wait, 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 wait. Sink. Get Out to film więcej niż poprawny. To naprawdę niezły horror, który świetnie wykorzystuje rasistowskie uprzedzenia i przedziwny klimat białej, bogatej socjety. Jeżeli czytaliście coś od Lovecrafta, w którym bohater przyjeżdża do miejsca pewnego dziwnych ludzi, to będziecie się czuć jak w domu, czyli dziwnie. Rose, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys. Just get the keys. I don't know where they are. Rose! Na serwisie Rotten Tomatoes film został okrzyknięty horrorem roku. Z jednej strony powiedziałbym, że to trochę na wyrost, z drugiej strony nie miał za dużej konkurencji, także skłonny jestem przyznać rację. Tyle, że, tak jak wspominałem, bliżej mu do thrillera, aniżeli straszącego horroru. So look, I go do my research. Apparently a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? Ode mnie Get Out otrzymuje 6 gwiazdek i byłaby jedna, a może nawet 2 więcej, gdyby nie lekko spłaszczony, dość banalny i zbyt spieszno podany finał. Mimo to polecam, abyście wybrali się do kina, bo w domenie tandetnych wydmuszek o nawiedzonych domach czy lalkach mamy w końcu coś w miarę świeżego. Dzięki za oglądanie, dajcie znać, jak Wam się podobał film i czy macie swoje typy na najlepszy horror tego lub zeszłego roku. Zostawcie łapkę w górę, bo w końcu mamy horror, gdzie czarny nie umiera pierwszy. Papsy.